Witam Państwa serdecznie, Pasieka Michalski i Miłosz Michalski. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób można sobie ułatwić pracę w pasiece. Zbijamy prawidłem na 20 ramek. Ramki są proste. Jest to ramki, typ ramki nisko-szerokiej, zanderowskiej. Zbijamy to z szywkami offset 90, szerokość 30 mm długa. Co mogę dalej powiedzieć? Zbijamy też strzywaczem od tenseta. Bardzo dobra rzecz. Łatwo, szybko, przyspiesza znacząco pracę naszą. Kiedyś dziennie zbijałem około 300 ramek. W tej chwili około 800. Także przyspieszenie pracy jest znaczące. Motywacją do nakręcenia tego filmu była rozmowa z panem na Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej. Pan nie wierzył, że można zbijać około 100 ramek na godzinę, więc postanowiłem nakręcić dla niego i dla wszystkich innych ten film. Naprawdę to jest prosta rzecz. Wykonanie takiego prawidła to są około 2 godzin. Żeby to dobrze spasować, zrobić, nie ma w tym nic trudnego, każdy z nas spokojnie to zrobi. A więc tak, zaczynamy od, raczej pomysł prawidła w ogóle jest zaczerpnięty z amerykańskich forów i z internetu, z YouTube'a. Jest to bardzo proste, tutaj wkładamy ryglownicę do listewek bocznych. Listewki boczne wkładamy dość szybko. Nie ma naprawdę w tym żadnego problemu. Później listewki zsuwamy w jedną stronę. Ryglujemy je tak, żeby doszły do boku. Te wałki nie są tak idealnie już zrobione. One się troszkę wyrobiły, ale i tak spełniają swoją rolę. Dalej ryglujemy następną stronę. Ustawiamy, reglujemy. Tu pozostaje dylatacja. Tą dylatację wkładamy listewki. Chodzi o to, żeby łatwiej później było wyjąć te ramki, więc ja tutaj zostawiłem sobie po milimetrze. Naprawdę to znacząco pomaga. Dalej tak. Listewki górne. U mnie wszystkie listewki posiadają rowek na drut. Jak dla mnie jest to super sprawa, przy czyszczeniu ramek nie ma żadnego problemu, jak usuwamy wosk z góry. Ja po 10 listewkach przybijam sobie po strzywce, co powoduje, że łatwiej jest mi dalej pracować i ustawiać. Te ramki są proste, nigdzie nic nie odchodzi. Teraz zakreślam sobie, tu jest, są, mam takie znaczniki, gdzie jest środek listewek bocznych. Robię sobie tą linię i od niej przybijam strzywaczem. Kolor markera określa mi rok, na który były wykonane ramki. I przybijamy. Wiele osób z Państwa na pewno stwierdzi, że strzywki, o, to łatwo rozebrać ramkę czy coś takiego. Nic z tych rzeczy. Taka ramka u nas w pasiece wytrzymuje około 4-5 lat. Ja ramkę, szkielet ramki używam tylko raz, kiedy ona zrobi się ciemna, jest wymieniana, topiona i na to miejsce przychodzi nowa partia ramek. Usuwamy rygle.
obracamy, zsuwamy listwę w dół, ponownie zakładamy odboje, ustawiamy listewki, dobijamy je ładnie w dół, żeby wszystko równo leżało. I teraz robimy listewki górne. Ja z własnego doświadczenia zacząłem robić w ten sposób, że zewnętrzne listewki od razu sobie przybijam. Ułatwia mi to później ułożenie pozostałych listewek i centruję ich położenie. O, te listewki. To są górne, to są dolne. Prosta sprawa. Teraz ładnie warto wyregulować, żeby one nie haczyły o tą sklejkę, która tu wychodzi. I zbijamy. Wyciągamy odboje. Wyciągamy listwy zabezpieczające. Delikatnie, spokojnie wypychamy rameczki. Dla Państwa łatwo spojrzeć. Ramka wychodzi równiuteńko. Nie ma z nią żadnych problemów. Pięknie jest zbita. Żadna praktycznie strzywka nigdzie nie wychodzi. Także polecam ten sposób i wszystkich pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.